Jeszcze drugi filmik, kolejny. Tym razem będzie to odpowiedź na wydarzenie, które stało się tydzień temu, półtora tygodnia temu, stosunkowo nadal niedawno. Temat będzie dalej żywy dopóki się ta sytuacja nie skończy, a mianowicie już prawdziwe wyłączenie sklepów PlayStation Store dla PSP, PS3 i PS Vita. No cóż, na tym kanale też trzeba podejmować trudne decyzje i też podejmować się trudnych tematów. Także... Czas lepiej zacząć, bo będzie w sumie ciekawie. Pamiętacie pewnie to, co nagrywałem jeszcze, chyba to było pod koniec marca. O takich... Wtedy, to były jeszcze przecieki. Plotki, że Sony w tym roku wyłączy sklepy cyfrowe dla PlayStation Portable, dla PlayStation 3 i dla PS Vita. Z prostego głównego powodu, żeby serwery troszeczkę zwolnić, żeby zrobić miejsce dla PS5 odrobinę, żeby troszeczkę upłynnić działanie tych serwerów i między innymi, żeby nie tracić pieniędzy na utrzymywanie tych serwerów z grami dostępnymi. I tutaj powiem wam szczerze, że gdy dowiedziałem się, że to jest jednak prawda, bo te przecieki niektóre nie są, nie są yy, wiarygodne, są fałszywe, jednak to się okazało być prawdą. I powiem Wam szczerze, wiecie co? Sony generalnie ostatnimi czasy, co najmniej od marca, nawet od lutego, robi same takie głupie potyczki, których Microsoft w ogóle by. Nie robiłby teraz, a robiłby w 2013-2014 roku, na przykład. Tak jak to mieli z Xbox One, to teraz widzę, że Sony powtarza bardzo podobne praktycznie założenia jak Sony, tylko że oni to robią oczywiście w innym stylu odrobinkę. W sensie taki temat jest na tyle drażniący, że dalej jest tak, jakby baza ludzi, którzy interesują się grami na. PSP, PS3 i PS Vita. No co ciekawe na PS Vita, tym bardziej ludzie się interesują, bo konsolka niestety została rozjechana walcem przez Sony. Moim zdaniem niesłusznie przez bardzo nieudany marketing, niemoc w ogóle dogadania się z deweloperami, żeby robili gry. I między innymi też sądzę, że PS3 tak naprawdę ma dalej swoją tak jakby dużą bazę użytkowników, co oczywiście szanuję jak najbardziej, bo na tej konsoli możemy znaleźć dużo ciekawych, fajnych pozycji, między innymi. No oczywiście takich, których nie ma na Xboxie, 360, ale sam fakt jednak taki, że wsparcie jest dalej duże przez ludzi i no niestety co tutaj trzeba powiedzieć, to niestety to, że to jest bardzo głupi ruch. Tak uważam, mogliby jeszcze dłużej podtrzymać te serwery. Zwłaszcza że po pierwsze, abonament plus w miarę jako tako jest opłacany przez bardzo wielu ludzi, więc też nie ma problemu, żeby jakoś te serwery były utrzymywane i te gry co jakiś czas i tak ze starszych konsol się kupują. Tylko oczywiście nie w takiej ilości jak kiedyś to było, jeszcze kilka lat temu, ale generalnie jednak dalej jest tak, jakby zainteresowanie. Nie wiem do końca na jak, na ile osób jest to zainteresowanie, ale jeżeli oczywiście to zainteresowanie spada z rokiem na rok, to wiadomo, że jednak no decyzja o tym, żeby wstrzymać konserwowanie tych serwerów, to jednak będzie, będzie to, będzie to niestety dla firmy o, oczywiste i nawet konieczne tak naprawdę, żeby już no, nie było tak, jakby dziurawych fundu może takiej jakby dziurawej skarbonki. W sensie takim, że my utrzymujemy serwery, my za to płacimy i tak dalej, nie tam firma ma swoje koszty i, i wydatki, i tak dalej, nie. Wydatki i dochody, oczywiście, przychody, dochody. I jednak też po części tam powiedzą, że tracą na tym, bo nie ma takiego zainteresowania, bo już ludzie tam poznali, poznali, a przyjdzie, przyjdzie co do czego jak ogłoszą, że wyłączają serwery w, w, poczekajcie, w czekajcie jak to było? W czerwcu dla PS3 chyba, czy jak to było, czy w lipcu bo wiem, że w sierpniu, pod koniec sierpnia wyłączą dla PS Vita, 27 chyba sierpnia, a, a dla li, w lipcu chyba właśnie dla PS3 i PSP. Właśnie teraz nie pamiętam jak to było. I trochę dziwna ta decyzja, taka troszeczkę, najpierw ploteczki, przez tydzień y, były rozdmuchiwane, nie. Tam później mi ktoś pisał, że jednak to prawda, tylko oczywiście nie chciał mi podać źródła, co było dla mnie bardzo dziwne. No bo jeżeli sugerujesz się jakimś e, faktem, to podaj źródło chociażby człowieku, a nie bój się tego, bo podawanie źródeł to nie jest przestępstwo. E, no jeżeli się ktoś przeraził na temat tych podatków od linków, no to, no to wybacz, nie ma czegoś takiego jeszcze e, i raczej wątpię, żeby było, bo to jest samo e, podbijanie e, Zarabiania na reklamach na stronie, więc to jest samo z siebie durne, że na tym niby strony nie zarabiają. Taka mała aluzja do tego, bo kiedyś było o tym głośno i powiem Wam, że faktycznie jednak Sony dużo traci w ten sposób, bo na pewno na PS Trójce jeszcze znajdą się gry, które są warte uwagi, na pewno i niestety, no. I tak tym bardziej rozszerzy się piractwo, więc tutaj Sony już nic więcej w tym temacie nie zrobi. Mogą tylko powiedzieć, że no cóż, dziękujemy bardzo, tu fajnie było, ale musimy wyłączyć, nie piraćcie konsol. Miejcie to, co miejcie. Nie, moi drodzy, tak nie będzie. I to tym bardziej pogłębi falę tego, że po wyłączeniu od razu tych serwerów sklepów, automatycznie jak, kurcze, wilki do owcy rzucą się ludzie tylko po to, żeby przerobić konsolę, żeby sobie ściągać po prostu nielegalnie gry. Tyle. Sony robi. Sam sobie robi podgórkę Z PSP nie dali rady tego zatrzymać. Z PS3 .com. też już nie dadzą rady tego zatrzymać. Z PS Vita już chyba dali sobie chyba spokój z tymi modami software'owymi, więc w sumie Robią sobie tylko tak naprawdę złą renomę, nie wiadomo co będzie później, oczywiście, nie? Także ja uważam, że wyłączenie sklepów w tym roku jest dla mnie troszeczkę zbyt pochopną decyzją, tak uważam. Nie wiem ile kosztuje utrzymanie miesięczne takiego serwera, nie jestem w stanie tego powiedzieć. Nie wiem czy są dane w ogóle na ten temat, czy firma w ogóle ochoczo zdradza takie szczegóły. Nie sądzę, żeby to były jakieś mega wielkie pieniądze, na których oni by tracili, że nie ma takiego zainteresowania wśród gier czy usług przeróżnych. Więc y, nie sądzę, i co tutaj jeszcze powiedzieć? No cóż, no Microsoft nie robi takich błędów. Jak na razie oni wygrywają tutaj razem troszeczkę z Nintendo, aczkolwiek Nintendo też robi pewne rzeczy głupie. Y, nie odpowiada na przecieki z nowym, teoretycznie nowym switchem, więc też oni trochę robią źle, bo podsycają y, niepotrzebnie jakąś dziwną atmosferę. Jeżeli nie zaprzeczasz, to i nie potwierdzasz, więc jest takie, takie teraz dywagowanie, czy tak, czy nie, i tam, i tam dalej. Także. No cóż, sony od czego się nie wycofa, tu już jest ich decyzja ostateczna i oni po prostu sami, sami dla siebie wiedzą, co robią. Także no ja uważam jednak, że jest to głupia decyzja, i powinni jeszcze podtrzymać te serwery, bo te konsole są znane przede wszystkim. I ludzie, mimo wszystko, jednak powinni w jakiś normalny sposób mieć dostęp do tych gier, a jeżeli jest to im utrudniane, no to niech potem firma się nie dziwi, że jest masa, masa źródeł takich i takich, do których można mieć dostęp do gier, i potem niech się nie dziwią, że jest to i to, i później będą niby próbować ścigać tych ludzi za to, że robią to i to i to. No, słuchajcie, no to jest bez sensu i. Wiele rzeczy się dziwnych słyszy potem, że jakieś sądy są z tego tytułu, że ktoś tam coś wykradł, jakieś przestępstwo, kradzież i w ogóle. No. Firmy same sobie robią bata na dupę i co tu dużo powiedzieć, moi drodzy. A jakie wy macie przemyślenia na ten temat? Czy też Wam się podoba ta sytuacja? Czy też jesteście oczywiście przeciwni, czy jesteście za tym, jednak, żeby e, móc mieć dostęp do tych gier, w których już no, można powiedzieć kolokwialnie, nikt nie gra? No, nie mamy czasu, żeby sprawdzić każdą osobę, w co gra, nie, więc no, to też takie jest trochę podejście dziwne. I e, no, jednak jeszcze zainteresowanie tymi grami jest. Jak najbardziej. Aczkolwiek ja dla siebie na przykład na PSWT za dużo gier nie mam, tak naprawdę. Ta lista gier w ogóle na Vita jest taka dziwna. Niby tam znajdziesz gry ciekawe, ale tam od cholery indyków jest, które są po prostu no, identyczne co do siebie. Są takie łatwiejsze gry, te Indie Independent, niezależne, a też takie trudniejsze, które są praktycznie wyn wynaturzeniem gier z lat 80., -tych, 90., -tych, bo w rzeczywistości one są trudniejsze niż były to gry wtedy wydawane 8- 16 bitowe. No właśnie też jest to bardzo ciekawe zagadnienie. No ale co tu dużo powiedzieć, no. Jestem przeciwny temu i. czekam na Wasze komentarze w tej sprawie. Także trzymajcie się, do zobaczenia moi drodzy, i. No, może jeszcze coś ciekawego mówimy, bo kto wie świat jest taki, że no, co ruszy się coś dzieje, a. Niekoniecznie z korzyścią dla nas. Jakby nie patrzeć. Dużo zdrowia, ciepła, trzymajcie się.